się cieszy. No taka demokracja. Nie wszyscy mówią, że to jest uczciwe, bo większość nie zawsze ma rację. A nikt nie wymyślił lepszego systemu. Tak jest. Mądrą dyktaturę. Przechodzimy na... Czyli tutaj wniosek będzie taki. Nie? Wypełnimy ten wniosek, prawda? Kwotę na razie nie będziemy przeznaczać. Chcemy wejść, a jak nas, że tak powiem... Przystąpienie Rady. Czyli przechodzimy do kolejnego punktu obrad. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poparcia starań o ustanowienie... Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii ponownego zawarcia umowy najmu lokalu zasobu mieszkaniowego gminy miejskiej Kraków. Mam prośbę. Projekt nie był przygotowany na 10 dni przed sesją, dlatego przed jego rozpatrywaniem należy wprowadzić go pod obrady dzisiejszej sesji. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, jeżeli są sprawy mieszkaniowe i je wprowadzam bez względu na to, kiedy były, czy wcześniej, czy później, po to, żeby ludzie nie czekali i dlatego mieli Państwo zasygnalizowane, że przygotowujemy się do tej uchwały, ale Szanowni Państwo, mieliście punkt, gdzie mieliśmy taki zamysł, że ta uchwała zbiera odpowiednie opinie, ale nie uzbieraliśmy do tego, żeby można było ją przedstawić na komisji i dlatego jest... Dobrze mówię? Nie, przepraszam, ja się zawiesiłam. Zawiesiła się Pani, trzeba się zresetować. I dlatego wprowadzamy go teraz, dlatego że nie mieliśmy odpowiedniego czasu, żeby to można było uprowadzić wcześniej. I dlatego ten projekt z pozytywną naszą opinią chcę teraz wprowadzić, wniosek, prawda, o wprowadzenie do pod obrady dzisiejszej sesji. To jest głos za, głos przeciw, nie widzę, no to przechodzimy do głosowania. Kto z Pani i Panów Radnych jest za wprowadzeniem tego projektu uchwały pod obrady dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Przy jednym wstrzymującym. A więc teraz tak, otwieram dyskusję. Projekt jest, to jest druk 233. Jest to osoba z osiedla Kościuszkowskiego. Przepraszam, Złota Jesień. Złota Jesień. Otwieram dyskusję na ten temat. Dyskusja jest zakończona. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Trzech wstrzymujących. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie opinii ponownego zawarcia umowy najmu lokalu zasobu mieszkaniowego gminy miejskiej Kraków.